odkrył, że jestem Bogiem. Chcę zobaczyć jego minę. Nie. Mogłem ci wcześniej wyjawić prawdę. Ale teraz ty nie możesz się wygadać. Co to znaczy? Dobrze. Teraz mogę je odczytać. Tu jest napisane, że w Muspelheimie, świecie ognia, znajduje się rękawica Surtra. Jakiś magiczny pancerz? Albo seria wyzwań. Powinniśmy kiedyś tam zajrzeć. Nasz młody Bóg nie zna strachu. Czemu mamy ukrywać, kim jesteśmy? Sekrety to specjalność Odyna. Nie powinniśmy być otwarci jak Tyr? Tyr też miał sekrety. Z ważnych powodów. By chronić ludzi, lepiej być dyskretnym. To nie znaczy, że trzeba kłamać znajomym albo rodzinie. Sindri z pewnością by zrozumiał i zrobił to samo. Nie przejmuj się. Co, chłopcze? Pewnie nie możesz się doczekać krainy gigantów. Ta, ale smutno mi, że podróż już się kończy. O, a co jak dotrzemy do Jotunheimu, a tam nie będzie gigantów? Dla nas to bez różnicy. Najważniejsze to spełnić życzenie twojej matki. A, nigdzie nie idźcie. Za momencik do was przyjdę. A mogę mu powiedzieć? Nie. O czym? Wsadziłeś tę zębatkę do ust? O... Zwymiotuję zaraz, nie żartuję. Muszę bawia. Nie interesuj się. Sprawy rodzinne. Mogę wam wiele powiedzieć na temat rodzinnych spraw. Niech zgadnę. Twój brat nie jest tak zdolny jak ty i nie zna się na robocie. No, tak właśnie jest. Ale o co ci chodzi? O niczym innym nie mówisz. Cały czas. Albo coś z tym zrób, albo się zamknij. Rozumiem. Tak! Mamy dość słuchania o małych problemach małych ludzi! No dobrze. To zabolało. Przyjrzyjmy się waszemu sprzętowi. Cieszę się, że jestem przydatny. O, chcesz coś powiedzieć? Nie? Dobrze, że mam niespotykane i pożądane umiejętności.
To niby miało nas powstrzymać? Dobra, turędy na górę. Znów nie działa. Wiesz co? Zaczynam wątpić w kunszt Sindriego. Może Krok jednak miał rację. Traktowałeś krasnoluda. Nie masz dość słuchania o nim i jego bracie? Pewnie, ale robienie z niego wroga nic nam nie da. Powinien znać prawdę, nawet bolesną. Byłeś nieuprzejmy bez potrzeby. Prawda jest ważniejsza niż uprzejmość. Twoja matka uważała inaczej. Nie była boginią. Co mówiłeś na jej temat? Nie jestem pewien. Co? Że nie była boginią? Była kimś znacznie lepszym. Nie pozwolę ci jej oczerniać. Dobra. To nieś ją sam. Thank you.
wiedziałeś, że jesteśmy bogami? To po co ta cała historia o tym, że Odyn depcze nam po piętach w podróży do Jotunheimu? Chyba łatwiej wytłumaczyć to tym, że jesteśmy zagrożeniem, które trzeba usunąć. Nie możemy tego wykluczyć, ale nieznane są ścieżki Odyna, a jego cele... Dość już o Odynie i jego głupim rodzie. Ani Freja. Tylko Asowie są złymi bogami. I wiesz co? Odyn ma rację. Jesteśmy zagrożeniem. Bo wiemy, jacy są i możemy ich pokonać. No, może nie wszystkich. Póki co. Magni robił, co mógł, ale przegrał. Nie są od nas lepsi. I pożałują tego, że z nami zadarli. Obwinił mnie. Mnie. Za to, co zrobiłeś Magniemu. Własny ojciec nazwał mnie tchórzem. I chyba dał ci niezłe manto. Zjeżdżaj. Albo od nas też dostaniesz. Zabiję cię. Nie. Zostaw go. I tak już po nim. Zapłaci za to, co mówił o mamie. Mówię nie. Jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy. To samo rzekłem twojej matce, zanim się nią zająłem. Co ty robisz? Ten nóż jest lepszy od noża mamy. Zabiłeś wbrew mojej woli. Straciłeś panowanie. Przecież sam uczysz mnie zabijać. Pokazuję ci tylko, jak przetrwać. Jesteśmy bogami. Wielu chce nas zgładzić. Pamiętaj, że jesteś naznaczony. Zawsze będziesz. Uczę cię zabijać, to prawda. Ale tylko w obronie własnej. Nigdy dla satysfakcji. Przecież on i tak nikogo nie obchodził.
Co to zmienia? Zabicie Boga zawsze ma konsekwencje! Jakie? Skąd to wiesz? Skąd to wiesz? Bacz na słowa, chłopcze. Zostaw mnie. Czemu idziemy tędy? Coś przeoczyliśmy? Popatrz. Zachowaj czujność, chłopcze. Jeśli Modina nas znalazł, Baldur musi być blisko. Dobrze, mam mu wiele do powiedzenia. Nic mu nie powiesz. Zostawisz go mnie. Żebyś go zabił. Bo tak się rozprawiasz z wrogami, tak? Bo on zrobiłby to samo. Zrobię to, co uznam za konieczne. A ja ci pomogę. Nie. A, to tu. Musimy znaleźć nową drogę. Szkoleniu? O, mówisz do mnie? Myślałem, że mam uważać na słowa.
Czemu nie chcesz mnie już uczyć? I tak nie słuchasz moich lekcji. Robię wszystko, czego żądasz. I chcę tylko poznać prawdę. Skąd te ogniste ostrza? Czemu je ukryłeś? Mówiłeś, że zabicie Boga ma konsekwencje. Zabiłeś nimi jakiegoś? Kogo jeszcze zabiłeś przed Magnim? Ilu bogów? Słyszysz mnie? Słyszę, ale nie zamierzam o tym rozmawiać. Nie denerwuj mnie. Dobra. Wiesz co, Mimirze? Wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć. Nie zostało mi nic do odkrycia. A, gratulacje. Uważajcie, bracia. Tunele w ścianach wskazują na to, że niedawno grasował tu smok. Już go zabiliśmy. A, serio? Jak było? Popatrz. Nieważne. Co tam jest napisane? Nie budź go. Co mi tam? Zabiliśmy tu już prawie wszystko. Ktoś jeszcze się pisze? Nie!
uszy. Tędy! Naprzód! Zaczekaj! Thank you.
spodziewałem się was. Z pewnością trochę ci ulżyło. Na pewno nie wolisz skorzystać z pomocy Broka? Proszę bardzo, mały pancerz od małego ludu. Ach, co jeszcze podać?